Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek poczuć, jak strach paraliżuje Cię przed podjęciem nowego wyzwania, wprowadzeniem zmian w swoim życiu lub po prostu wyjściem poza Twoją strefę komfortu? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Strach przed nieznanym, porażką czy odrzuceniem jest naturalną reakcją naszego umysłu, ale nie musi ona sterować naszymi działaniami. Istnieje wiele sposobów na pokonanie strachu i działanie z odwagą. W tym artykule podam kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele. Pierwsze, zrozum swój strach. Pierwszym krokiem do pokonania strachu jest zrozumienie, czego dokładnie się boisz. Zastanów się, co jest źródłem Twojego lęku, czy to strach przed porażką, odrzuceniem, czy może przed krytyką innych. Gdy zrozumiesz swój strach, łatwiej będzie Ci znaleźć sposób na jego pokonanie. Drugie, wyobraź sobie sukces. Często boimy się, ponieważ skupiamy się na negatywnych scenariuszach i potencjalnych porażkach. Zamiast tego, spróbuj wyobrazić sobie siebie odnoszącego sukces. Wizualizuj siebie osiągającego swój cel, czującego radość i satysfakcję z własnych osiągnięć. Ta technika może pomóc Ci zbudować wiarę w siebie i zmniejszyć strach. Trzecie, podążaj małymi krokami. Nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę. Zacznij od małych kroków, które stopniowo przybliżą Cię do Twojego celu. Małe sukcesy zwiększą Twoją pewność siebie i pomogą Ci uwierzyć w swoje możliwości. Czwarte, znajdź wsparcie. Otaczanie się ludźmi, którzy Cię wspierają i wierzą w Twoje możliwości, może być niezwykle pomocne w przezwyciężaniu strachu. Porozmawiaj z przyjaciółmi, rodziną lub znajdź grupę wsparcia, która pomoże Ci w trudnych chwilach. Piąte, praktykuj wdzięczność. Kiedy skupiamy się na tym, za co jesteśmy wdzięczni, nasz umysł przestaje skupiać się na strachu. Codziennie zapisuj rzeczy, za które jesteś wdzięczny, a zauważysz, jak Twoje myślenie zacznie się zmieniać. Szóste, użyj afirmacji. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które pomagają zmienić negatywne przekonania na pozytywne. Powtarzaj sobie afirmacje takie jak jestem odważny czy mogę osiągnąć wszystko, co sobie zaplanuję, to pomoże Ci wzmocnić wiarę w siebie. Siódme, działaj pomimo strachu. Czasem jedynym sposobem na pokonanie strachu jest działanie pomimo niego. Zamiast czekać, aż strach minie, zacznij działać mimo niego. Z każdym krokiem, który wykonasz, strach będzie słabł, a Ty poczujesz się coraz bardziej pewny siebie. Pamiętaj, że strach to tylko emocja, która nie musi dyktować Twoich działań. Przezwyciężanie strachu i działanie odważnie to proces, który wymaga czasu i praktyki, ale jest możliwy do osiągnięcia. Zacznij działać już dziś i zobacz, jak Twoje życie zacznie się zmieniać na lepsze.